426 komentarzy, kiedy ja to wszystko przeczytam. Siema, witajcie w kolejnym odcinku Zmasowanych Odpowiedzi. Jak ci się żyje obecnie, porównując to, że kiedyś pracowałeś w sklepie i nagrywałeś dodatkowo na YouTube? Masz teraz więcej czy mniej czasu dla siebie i żony? Niestety, ale doszły mi nowe zajęcia, więc tego czasu mam mniej. Gdybyś 10 lat temu miał do wyboru lepszą pamięć lub chińskie sterydy, których nie można wykryć, co byś wybrał? Jakie było pytanie? Jest jakieś połączenie redukcji i masy, żeby spalić tłuszcz i zrobić masę mięśniową? Pewnie, poczytaj sobie Harry'ego Pottera. Mieścisz się w małym Fiacie? Maluch to był mój pierwszy samochód, a wspomnienia, jakie z nim mam związane, to... A jednak skurwysyn wszystko czyta. A co ty myślałeś, że ściemniam? Pobiłeś kogoś w szkole? W szkole nigdy, ale przed szkołą. Dlaczego ptaki srają na biało? No bo ptaszki jak sobie tak fruwają i są w tych chmurkach, no to jak sobie tak tych chmurek, tak no wiecie, tak najedzą się tych chmurek, no to potem jak mają srać, na jaki kolor? Czemu tak zajebisty kanał ma mało subów? No właśnie czemu? Czy jakbyś miał szansę, to byś wziął udział w MMA, na przykład UFC, KSW, FEN? Fajne zmieszanie poprzeczki, UFC, KSW, FEN. Czy kiedyś rozerwała ci się koszulka z powodu mięśni? Ale jazda, impreza! Co myślisz o Mariuszu Pudzianowskim i o jego zerowym dystansie do siebie? Mariusz osiągnął tyle, że dla mnie jest kozakiem, a to czy ma kija w dupie czy nie, no to mnie to już nie interesuje. Ale jedyne co wam mogę powiedzieć to to, że zawsze ceniłem sobie skromnych sportowców, którym po prostu soduwa nie odbiła do głowy i pozostawali dalej zwykłymi ludźmi, tak jak na przykład Adam Małysz. Czy jak byłeś młodszy, to rodzice lub nauczyciel się ciebie bali? Wychowywałem się w normalnej, niepatologicznej rodzinie, więc dlaczego rodzice mieliby się mnie bać? Poza tym od dziecka miałem wpojony szacunek do ludzi, więc nauczyciele też nie powinni. Jak się czujesz, kiedy po dojebanym treningu łap tak się one częsą, że sikając możesz przez przypadek zwalić sobie konia? Nie sikam wtedy. Ulubione żarcie oczywiście oprócz masła orzechowego z KFD. Hamburgiery. Lubię cię podglądać przez okno. Oj, ziomek, to ci współczuję, jak mnie widziałeś nago. Siema, powiedz mi, co ty na to, jak Wojtas dotykał Sandry? I co na to Sandra? Wiesz co, Sandra po tamtym filmie wspominała coś o rozwodzie i tak dalej, ale temat ucichł. Będą częściej shorty, na przykład raz w tygodniu? Jeżeli tylko doba się wydłuży do 1000 godzin, to myślę, że nawet codziennie się pojawią. Ile centymetrów ma ten czarny kutas? Sprawdzimy. 19. Czyli taki raczej mały. Gdybyś za każdą godzinę na siłowni dostawał złotówkę, to jakiego koloru byłoby twoje Ferrari? Jakiego koloru? Serio? Karoserię to by miało ze złota wysadzanego diamentami. Hej dziku, chcesz zarobić dobry hajs? Zeszmać mnie na kamerkach i każ jeść swoje skarpetki i adorować twoje ręce potężne i ogromne. Co? Kto jeszcze mówi adorować? Czy będą jakieś inne kawałki, piosenki? Będą i powiem wam, że na mega polewce. Gdybym się ciebie nie bał, to bym ci najebał. Mam dokładnie tak samo z Wojtkiem. Jak wpadłeś na pomysł, aby zakupić i nagrać materiał z tym gumowym jebadłem za tobą? Czy to było takie nagłe olśnienie, a może kupię sobie czarne dildo? Seba kiedyś zostawił u mnie właśnie to dildo i przez przypadek zamiast mikrofonu wziąłem właśnie to dildo i schapłem się podczas wywiadu i pomyślałem, niezły prank z tego będzie. Siemasz, jak to robisz, że zawsze masz zajebisty humor? Nie wiem. Masz jakieś pomysły, jak połączyć studia, pracę, siłownię i rodzinę? Studiowałem dziennie, miałem dziewczynę, pracowałem i powiem ci jedno, jeżeli jesteś ogarniętym typem, to dasz sobie radę. Kiedy kolejne agresywne testy? Dzisiaj zrobiłem zamówienie na jeden przyrząd, więc niebawem się pojawią. Jak gadasz przez telefon? Ucho po stronie ręki czy przeciwnie? Jeżeli rozmowa jest krótka, to tak, jeżeli dłuższa, to w ten sposób. Jakbyś musiał wybrać jedno, to co by to było? Zjeść resztki KFC z rudej sklejonej brody Grześka Wałgi, Seks Wars z Facelessem, zrobić przysiad z nagim Wojtkiem na barkach. Wiesz co, wszystko za wyjątkiem przysiadu z nagim Wojtkiem zrobiłem, a to tylko dlatego, ponieważ nie byłem w stanie z nim wstać. Można zostać koksem ćwicząc tylko w domu? Tak. Ile przeczytałeś książek w życiu? Przeczytałem jedną bardzo ważną książkę, która odmieniła moje życie. Był to Atlas Ćwiczeń. Czy jak walę konia lewą ręką, to jest ze mną coś nie tak? Nie no, tylko jesteś mańkutem. No i na chuj to czytasz, koksie jebany? Chciałem jakoś zripostować, ale nie potrafię chyba. Yo, yo, siłownia siłownią, lecz czy posiadałeś kiedyś jakąś konsolę, czy grałeś w gry? Jeśli tak, to jaka to była platforma i jakie gry wspominasz najlepiej? Jedyna konsola, jaką posiadałem, to był Pegasus, a gry, no to Mario i Contra, klasyki. Miałeś tak, że jak już porządnie przypakowałeś, to chciałeś w końcu komuś dowalić? Nie.
Który YouTuber ma lepszą sylwetkę? Agresywna masa czy agresywna masa plus? Zdecydowanie agresywna masa plus, bo tamten ziomek jest w formie, nie to co ten spaślak z agresywnej masy. Kto przypadł Ci najbardziej do gustu z polskiego YouTube? Według mnie najlepszym kanałem jest Adbuster. Świetny content i dodatkowo widziałem, jak ten kanał rósł od pierwszego filmiku do ostatniego, więc szkoda tylko, że tak mało nagrywa. Jesteś szczęśliwy z bycia koksem? Wiesz co, no tak ogólnie to jestem szczęśliwy. Jaki był Twój pierwszy raz? Niezapomniany. Czy nie uważasz, że coraz bardziej się sprzedajesz w taki sposób, że nagrywasz to, co właśnie się sprzeda i przez to nie jesteś sobą, tylko produktem YouTube? Uważam, że nagrywam to, co lubię, chociażby filmik o Sosnowcu, gdzie wiedziałem, że będzie totalną klapą, jeżeli chodzi o wyświetlenia, a mimo to go zrobiłem, bo miałem taką zajawkę. Co robisz, jak swędzą Cię jaja w miejscu publicznym? Drapię się. Czemu nie wybrałeś mojego pytania? Bo było kiepskie. Czy tylko ja jestem taki pojebany jak ty? Myślę, że więcej takich popieprzonych ludzi jak my się znajdzie. Czy ten gościu, od którego nabrałeś pasji do kulturystyki, jest większym koksem od ciebie? Nie. Podjąłbyś się walki z Popkiem? Jak będzie dobra kasa, to nawet z Hulkiem zawalczy. Co się stanie, jeżeli osoba leworęczna nazwie cię swoją prawą ręką? Myślę, że macie w dupie. To tyle, jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, to dajcie łapkę w dół, zasubskrybujcie ten gówniany kanał i napiszcie swoje pytania w komentarzach pod tym filmem. Na razie.